Przed nami jedna z najatrakcyjniejszych imprez tego sezonu. Wydział Promocji Miasta zaprasza wszystkich mieszkańców Gorzowa i okolic na lubuskie kulinaria i pierwszy festyn piwny. Degustacji pysznych smakołyków i 5 różnych browarów będzie co niemiara. Najpierw w hali numer 3 przy ulicy Przemysłowej, a następnie przenosimy się na biesiadę piwną na plac targowy przed halą. Będzie 5 browarów, 3 polskie, 2 niemieckie. No i degustacja piwa i powrót do tradycji gorzowskich, landsberskich. Jak się okazuje, mieliśmy silny tutaj ośrodek browarniczy. Zresztą za chwilkę mam spotkanie z birofilami z Gorzowa, którzy przy okazji właśnie tej imprezy bardzo się uaktywnili i mam nadzieję, że poza degustacją Złotego Trunku będzie można jeszcze zobaczyć wiele cennych okazów właśnie z czasów zarówno przedwojennych, jak i tuż powojennych, które zostaną nam udostępnione. A dla wszystkich smakoszy wypieków z jabłkami specjalny konkurs. Będzie również konkurs na szarlotkę landsberską, gorzowską. Chcielibyśmy, żeby w przyszłości taki wyrób stał się tutaj naszym regionalnym, lokalnym produktem. I zapraszamy wszystkich, zarówno osoby prywatne, gospodynie domowe, ale również cukiernie do udziału w tym konkursie. Chcielibyśmy, żeby taka szarlotka landsberska była niczym kremówka w Wadowicach i była dostępna dla każdego, zarówno mieszkańca, jak i potencjalnego turysty, który przyjdzie do miasta. Całość imprezy dopełniać będzie zespół grający specjalnie na tę okoliczność muzykę biesiadną. Wszystkich gorzowian zapraszamy do wspólnej zabawy już 12 i 13 września.